Bezgraniczne oddanie Chrystusowi. The Voice of the Martyrs. Wprowadzenie. Opisani w tej książce chrześcijanie nie są ofiarami, lecz zwycięzcami. Przedstawieni zostali w niej męczennicy od czasów biblijnych i pierwszych uczniów Jezusa, aż po współczesność. Nękali ich najróżniejsi prześladowcy, od Rzymian po Rumunów, od członków gangów po muzułmanów, od wyznawców konfucjanizmu po komunistów. Wszystkich tych wierzących łączy jednak jedno. Są dla nas przykładem bezgranicznego oddania Chrystusowi. Kierowali się oni dążeniem jeszcze głębszym niż podstawowe pragnienia do zachowania własnego życia. Chcieli służyć Chrystusowi i być Jego świadkami. Gdy zaczynaliśmy przygotowywać tę książkę, świat wszedł w nową epokę. Wydarzenia z 11 września 2001 roku zmieniły oblicze wolnego świata i wepchnęły nas wszystkich w okres nastręczający wiele wątpliwości. Bez wątpienia wielu ludzi będzie spoglądać na Kościół w poszukiwaniu odpowiedzi, Kościół zaś będzie szukać siły w Bogu jako Panu historii. Pragniemy przede wszystkim, by ta książka poszerzyła nasze horyzonty myślowe i wpłynęła na zmianę naszego postępowania, abyśmy potrafili lepiej radzić sobie z napotykanymi trudnościami. Jak powinniśmy odnosić się do tych, którzy wyrządzają nam zło? Jak postępował w takiej sytuacji Chrystus? Jak zachowywali się chrześcijanie w przeszłości? Jaka powinna być nasza postawa wobec wyznawców innych religii, którzy gwałtownie się nam przeciwstawiają? Czy powinniśmy podejmować wszelkie ryzyko, by dzielić się Bożą miłością z tymi, którzy mogą nas za to zabić? Książka ta nie odpowie na te wszystkie pytania, ale z pewnością będzie stanowić wyzwanie dla Twojej wiary. Czytając historię o chrześcijanach, którzy znosili niewysłowione okrucieństwa dla sprawy Chrystusa, postaraj się dostrzec bezcenne klejnoty leżące tuż pod powierzchnią tragedii i bólu. Skupiaj się na wierze, która emanuje ze świadectw Twoich odważnych braci i sióstr w Chrystusie. Pamiętaj przy tym, że ten sam Duch, który zamieszkuje lub zamieszkiwał w nich, mieszka również w Tobie i uwierz, że we wszystkich, nawet skrajnie trudnych sytuacjach, w jakich mógłbyś się znaleźć, będziesz mógł czerpać z tego samego źródła wiary. Dzięki lekturze tej książki zrozumiesz lepiej teologię cierpienia, co z kolei pozwoli Ci docenić radykalną stronę wiary. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest uświadomienie sobie, że historie zamieszczone tutaj nie są pozbawionymi nadziei opisami męki, a wierzący, których one dotyczą, nie są niedoścignionym i nieskazitelnym wzorem doskonałości. Z pewnością cechuje ich nadzwyczajna odwaga, przekraczająca granice ludzkiego rozumu, wytrwałość i tak głębokie oddanie Chrystusowi, że czasami trudno jest je zrozumieć. W rzeczywistości jednak są oni zwyczajnymi chrześcijanami, tak jak my, którzy znaleźli się w nadzwyczajnych okolicznościach. Jakiż więc pozornie tajemniczy czynnik popycha ich do tak, w cudzysłowie, bezgranicznego oddania Bogu? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Wiara w Jezusa jako Pana. To właśnie z jej powodu cierpią. Wiara w zupełności wystarcza. Choć cierpienia z rąk człowieka mogą być nie do zniesienia, to jednak w połączeniu z wiarą i oddaniem Chrystusowi umacniają one serca wierzących, gotowych utracić własne życie, by lepiej poznać Chrystusa. Wszystkich męczenników opisanych w tej książce cechuje głęboka i żarliwa miłość do Boga. To właśnie ona pozwoliła im przezwyciężyć strach przed surowymi konsekwencjami, jakie groziły im za dzielenie się Ewangelią. Możliwe, że owa żarliwość wypływa po części z faktu, że zrozumieli oni, jak wielką cenę przyszło im zapłacić za to, co posiadają. Wiara, która nas coś kosztuje, staje się nieskończenie bardziej wartościowa. To właśnie ta świadomość umacnia chrześcijan żyjących w krajach, w których władza nie zezwala na wolność religijną. Święty Augustyn powiedział kiedyś: sprawa, dla której się cierpi, a nie samo cierpienie, czyni męczennika. W starożytnej Grece słowo męczennik w rzeczywistości znaczy świadek. Opisani w tej książce męczennicy są więc świadkami prawdy i mocy Jezusa, Chrystusa, przekonanymi, że za wszelką cenę powinni zanieść to świadectwo innym ludziom.
W swojej sztuce Mort w katedrze Eliot napisał, że męczennik to ten, który stał się narzędziem Boga, który zatracił swoją wolę w woli Boga, a właściwie nie zatracił, ale odnalazł, ponieważ w poddaniu się woli Bożej odnalazł wolność. Męczennik nie pragnie już niczego dla siebie, nawet chwały męczeństwa. Świadek znajduje się na linii ognia. Pastor Hill opowiedział kiedyś o pewnej kobiecie, która powiedziała do niego następujące słowa. Pastorze Hill, módl się o mnie, diabeł mnie atakuje. Pastor Hill odparł. Diabeł cię nie atakuje. Nie zrobiłeś wystarczająco dużo, by chciał się on tobą zajmować. Jako chrześcijanie powinniśmy postawić sobie za cel, że będziemy, w cudzysłowie, robili na tyle dużo dla Królestwa Chrystusa, by przyciągnąć uwagę diabła. Mamy nadzieję, że gdy z powodu twojego świadectwa chrześcijańskiego dotknie cię jakaś forma cierpienia, podobnie jak świadkowie opisani w tej książce, doświadczysz chwały i piękna bezgranicznego oddania Chrystusowi. Zespół autorski The Voice of the Martyrs. Dzień pierwszy. Bezgraniczne posłuszeństwo. Turcja. Erkan Sengul. Gdy mieszkaniec muzułmańskiej Turcji, Erkan Sengul, powierzył swoje życie Jezusowi Chrystusowi, niektórzy uznali ten czyn za odrzucenie dziedzictwa narodowego. Powiedział on wtedy, że jest gotowy na wszystko dla Boga i tak rzeczywiście myślał. Jak jednak jest teraz? Otoczony innymi więźniami, Erkan Sengul siedział w ciemnej, wilgotnej celi. Został aresztowany przez policję pod zarzutem, w cudzysłowie, obrazy islamu, który miał dopuścić się rozpowszechniając książki chrześcijańskie. Modlił się do Boga, błagając o uwolnienie. Wiedział, że nie zrobił nic złego i nie zasługiwał na więzienie. Powiedziałeś, że jesteś gotowy na wszystko dla mnie, Bóg szepnął w jego sercu. Czy naprawdę tak myślałeś? Erkan rozpłakał się i ze skruszonym sercem zwrócił się do Boga. Naprawdę tak myślałem. Od tamtej chwili zaczął też głosić Ewangelię innym więźniom codziennie przez 3 godziny. Zrozumiał, że Bóg dopuścił do jego pobytu w więzieniu, aby stało się ono jego nowym polem misyjnym. Przebywał w areszcie 30 dni, dopóki świadkowie nie przyznali się, że policja wymusiła na nich złożenie podpisów pod zeznaniami. Ostatecznie sąd umorzył sprawę, nie dopatrując się żadnych dowodów przestępstwa. Aresztowanie przyczyniło się do rozwoju służby Erkana Sengula. Od kiedy wyszedł na wolność, wielu więźniów, z którymi przebywał w jednej celi, przyszło do jego kościoła, pragnąc dowiedzieć się więcej o Bogu, który obdarzył go takim wielkim pokojem. Erkan nadal z radością rozprowadza książki chrześcijańskie, choć zdaje sobie sprawę, że może zostać za to aresztowany. List do Efezjan, rozdział 6, werset 19 i 20. Módlcie się za mnie, aby zostało mi dane słowo, abym, gdy zacznę mówić otwarcie, oznajmił tajemnicę Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo w łańcuchach, abym głosił ją otwarcie tak, jak należy o niej mówić. Większość z nas chrześcijan przyznałoby, że prosząc Boga, by nas użył, niekoniecznie mamy na myśli cierpienie. Chcemy oczywiście żyć zgodnie z naszą wiarą, ale nie do tego stopnia, by spotkały nas za to prześladowania. Nie podoba nam się to, że pomija się nas przy awansach w miejscu pracy lub nie zostaniemy zaproszeni na różne ważne wydarzenia. Czujemy się urażeni, oszukani, odtrąceni. Musimy się jednak nauczyć, by w takich trudnych chwilach szukać Boga w modlitwie. Gdy zaczniemy to robić, okaże się, że modlitwa zmieni nasz punkt widzenia. Dostrzeżemy nowe możliwości duchowego rozwoju. Nabierzemy nadziei. Pośród cierpienia odnajdziemy obietnicę. W końcu też zaczniemy rozumieć, że nasza obecna sytuacja, niezależnie od tego, jak bardzo niesprawiedliwie zostaliśmy potraktowani, może stanowić część planu Bożego. Modlitwa pozwala nam bowiem spojrzeć na prześladowania z Bożego punktu widzenia i nabrać odwagi do okazywania posłuszeństwa Bogu bez względu na cenę. Dzień drugi. Bezgraniczna jedność. Mauretania, Tymoteusz. Powiedz im, Tymoteuszu, proszę, krzyczała Maura, błagając swojego męża.
Powiedz nam, miestnikowi, gdzie jest ukryte Pismo Święte, a będziesz wolny. Nie zniosę już dłużej tego widoku. Tymoteusz i Maura, mieszkańcy rzymskiej prowincji Mauretanii, zostali aresztowani zaledwie kilka tygodni po swoim ślubie. Maura z przerażeniem patrzyła, jak żołnierze rozgrzanym do czerwoności żelazem wypalali jej mężowi oczy, żeby go złamać. Teraz na rozkaz namiestnika Ariana Tymoteusz wisiał do góry nogami z ciężarem zawieszonym u szyi i czekał na wyciągnięcie knebla z ust. Strach, jaki odczuwał zaraz po aresztowaniu, ustąpił miejsca Bożemu pokojowi. Zamiast wyprzeć się wiary i ujawnić miejsce, w którym jego kościół przechowywał kopię Pisma Świętego, czego domagali się żołnierze, Tymoteusz zganił swoją młodą żonę. Nie pozwól, by twoja miłość do mnie przewyższała twoją miłość do Chrystusa, zwrócił się do Maury, zapewniając ją, że jest gotowy umrzeć dla swojego Zbawiciela. Odwaga męża umocniła również jej wiarę. Rozścieczony uporem Tymoteusza Arian postanowił złamać ducha Maury. Skazał ją na najbardziej surowe tortury stosowane w świecie rzymskim. Maura pozostała jednak nieugięta i nie wyparła się Chrystusa. Po niewysłowionych cierpieniach Tymoteusz i Maura zostali w końcu ukrzyżowani obok siebie. List do Kolosan, rozdział 2, werset 2. Aby ich serca doznały pokrzepienia, a oni zostali zjednoczeni w miłości. Jezus nie powierzył swojej służby niezależnym wierzącym, lecz stworzył duchową rodzinę. Używał słów takich jak brat i siostra, by dać nam do zrozumienia, że nie oczekuje od swoich uczniów, że będą mu służyli w pojedynkę. Paweł kontynuował misję Jezusa i pouczał chrześcijan, by gromadzili się w kościołach, tworzyli wspólnotę i razem wielbili Boga. Chrześcijanie potrzebują siebie nawzajem, szczególnie w czasie próby. Gdy jeden wierzący słabnie, pozostali przychodzą mu z pomocą i zachętą. Właśnie dlatego Nowy Testament za nieodłączną część chrześcijaństwa uważa obowiązek dawania przykładu innym swoim życiem. Wiara i odwaga jednego chrześcijanina może zachęcić wielu innych do podążania jego śladem. Jeżeli zaś złamie się on pod presją prześladowań, to innym również łatwiej będzie poddać się rezygnacji. Historia ukazuje wielką wartość braterskiej wspólnoty chrześcijańskiej, przede wszystkim podczas prześladowań. Dzień trzeci. Bezgraniczna gotowość. Chiny. Pastor Li Dexian. Gdy tylko pastor Li Dexian rozpoczął swoje kazanie, drzwi kościoła domowego otwarły się na oścież. Uzbrojeni funkcjonariusze chińskiego Biura Bezpieczeństwa Publicznego wpadli na salę, wygrażając wszystkim obecnym, po czym chwycili pastora Li, żeby go aresztować. Poczekajcie, pozwólcie mi wziąć torbę. Ton głosu, z jakim pastor Li zwracał się do funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, był jak zwykle uprzejmy, ale stanowczy. Funkcjonariuszy zaskoczyła ta prośba. Co w niej jest? Zapytali ostro. Jeden z nich chwycił torbę na zamek, którą trzymał Li Dexian i otworzył ją jednym szarpnięciem. Pastor Li powiedział im, że w torbie jest koc i ubranie na zmianę, ponieważ spodziewał się, że tego dnia zostanie aresztowany. Aresztowano go już wielokrotnie. Dwa razy został tak bardzo dotkliwie pobity przez milicję, że wymiotował krwią. Bito go też po twarzy jego własną Biblią. Przed ostatnim aresztowaniem ostrzeżono go, że milicja obserwuje wieś, w której prowadził wtorkowe spotkania. Wiedział, że jeśli przybędzie tam wygłosić kazanie, zostanie aresztowany. Zgodnie z obowiązującym prawem obywatele Chin mogą zostać wysłani do obozu pracy nawet na 3 lata bez wyroku sądu. Ryzyko było olbrzymie, ale pastor Li miał przy sobie spakowaną torbę. Co ważniejsze, przygotowywał też swój umysł i serce. Był gotów zapłacić każdą cenę za głoszenie Ewangelii. Ani chwilę nie wątpił, że Bóg będzie troszczył się o niego, nawet w więzieniu. Pierwszy list Piotra, rozdział 4, werset 12. Najmilsi, nie dziwcie się, jakoby was coś niezwykłego spotkało, gdy was spali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Gotowość to oznaka oddania. Oddanie, które nie wiąże się z gotowością poniesienia ofiary, jest jedynie zawoalowanym kompromisem. Pomyślmy na przykład o oddaniu małżeńskim. Wiąże się ono z rezygnacją z własnego egoizmu,
i zadaje ogromny cios naszemu poczuciu niezależności. Dzięki niemu jednak małżeństwo się umacnia. Relacje międzyludzkie nie mogą być trwałe, jeżeli tworzące je osoby nie są gotowe do poświęceń. Kompromis odbija się na nas bardzo niekorzystnie. Osłabia bowiem nasze pragnienie oddania się drugiej osobie. Także za oddanie Chrystusowi należy zapłacić określoną cenę, jeśli ma ono zachować swoją wartość. Na co dzień musimy utwierdzać się w przekonaniu, że chrześcijaństwo jest warte więcej poświęceń z naszej strony, gdyż w ten sposób przygotowujemy się na doświadczenia, jakie nas spotkają. Warto spędzać codziennie czas na modlitwie, gromadzić się na nabożeństwach, znosić trudy, cierpienia, złe traktowanie, a nawet aresztowanie, nie idąc przy tym na kompromis. Tak bowiem pozostaje się w pełni oddanym Bogu. Dzień czwarty. Bezgraniczna światłość. Colorado, Rachel Scott. Straciłam wszystkich przyjaciół w szkole. Teraz, gdy zaczęłam żyć zgodnie z tym, w co wierzę, wyśmiewają się ze mnie. Wyjątki z dziennika Rachel Scott ukazują jej rozczarowanie faktem, że ci sami ludzie, którym chciała okazywać miłość Chrystusa, odwrócili się od niej. Nie poddawała się jednak zwątpieniu. Nie będę przepraszać za to, że wypowiadam imię Jezusa. Niech tak będzie. Jeśli moi przyjaciele muszą stać się moimi wrogami, abym mogła być z moim najlepszym przyjacielem Jezusem, to trudno. Zawsze wiedziałam, że bycie chrześcijanką oznacza, że ma się ciągle wrogów. Nigdy jednak nie myślałam, że staną się nimi moi przyjaciele. Rachel była uczennicą liceum w miejscowości Columbine w stanie Colorado. To właśnie w tej szkole dwóch uczniów otworzyło ogień z broni maszynowej. Jeden z napastników zapytał ją, czy nadal wierzy w Boga. Spojrzała mu prosto w oczy i powiedziała tak. Zapytał ją dlaczego, ale nie dał jej czasu na odpowiedź. Nacisnął spust. Rachel Scott zdała swój egzamin, dzięki czemu światłość, którą nosiła w sercu, dotarła daleko poza mury jej szkoły. Obiegła cały świat. Na długo przed dniem próby wyraziła ona swoją gotowość poświęcenia wszystkiego dla Chrystusa. Słowa z jej dziennika, zapisane dokładnie na rok przed śmiercią, wyrażają jej oddanie. Nie będę ukrywać światła, które Bóg we mnie umieścił. Jeżeli będę musiała poświęcić wszystko, uczynię to. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, werset 16. Tak niech jaśnieje wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i oddawali chwałę waszemu Ojcu w niebie. Wiara stanowi niewidzialny wyraz naszej osobistej relacji z Chrystusem. Biblia przyrównuje ją do promieniującej nadzieją światłości, która wpływa na całe nasze otoczenie. Jezus posłużył się takim przykładem, ponieważ światła nie można powstrzymać. Ci, którzy czytali kiedyś książkę w nocy pod kołdrą, przy świetle latarki, wiedzą dobrze, jak trudno jest ukryć tę czynność przed rodzicami. Światło z samej swej natury po prostu świeci, niezależnie od tego, jak bardzo staramy się je stłamsić. Wierzący wielokrotnie stają przed dylematem, czy pozwolą w pełni wyrazić się swojej wierze, czy też będą usiłowali w jakiś sposób ją stłumić. Ci z nich, którzy raz na zawsze postanowili, że pozwolą promieniować swojej światłości, odkrywają, że stało się to ich drugą naturą. Ich wiara wschodzi w każdej sytuacji niczym słońce o poranku. Dzień piąty. Bezgraniczna moc modlitwy. Chiny, siostra Wong. Gdy funkcjonariusz Biura Bezpieczeństwa Publicznego wszedł do celi, siostra Wong odsunęła się. Ten bezlitosny człowiek aresztował i prześladował wielu chrześcijan i zaledwie kilka dni wcześniej pobił ją podczas przesłuchania. Siostro Wong, moja siostra jest bardzo chora. Zupełnie straciła czucie w nogach. Czy zechciałabyś przyjść i pomodlić się o nią? Czy był to ten sam człowiek, który skonfiskował w jej domu setki Biblii i książek chrześcijańskich, a teraz prosił o modlitwę? Bez wątpienia Bóg musiał zwrócić na siebie jego uwagę. Kilka dni wcześniej, gdy ten oficer brutalnie przesłuchiwał siostrę Wong, otrzymał telefon, w którym poinformowano go, że jego matkę potrącił samochód. Matka, dowiedziawszy się o tym, co robi jej syn, powiedziała mu, że uległa wypadkowi, ponieważ on prześladuje chrześcijan. Lecz oficer uznał to ostrzeżenie za przejaw zabobonności.
Nazajutrz ponownie zaczął przesłuchiwać siostrę Wong. Otrzymał jednak kolejną wiadomość. Tym razem jego brat został ranny w wypadku. Brat również uważał, że nieszczęścia spadają na ich rodzinę, ponieważ on nęka chrześcijan. Kiedy w końcu rozchorowała się jego siostra, poprosił siostrę Wong o modlitwę. Siostra Wong dostrzegła w tym odpowiedź na swoje prośby kierowane do Boga. Będzie bowiem miała okazję świadczyć o Chrystusie swoim prześladowcom. Bóg uzdrowił siostrę oficera, a dzięki postępowaniu siostry Wong zmienił również jego serce. Oficer zwrócił wszystkie skonfiskowane Biblie i teraz wspiera Kościół. Dzieje apostolskie, rozdział 9, werset 11. A Pan mu oznajmił: wstań i idź na ulicę prostą i w domu Judy poszukaj Szawła z Tarsu. Właśnie się modli. Z jakiegoś dziwnego powodu bardzo wielu ludzi ucieka się do modlitwy, szczególnie w chwilach cierpienia i nieszczęścia. Bariery oddzielające człowieka od wszystkiego, co jest związane z religią, stopniowo rozpadają się, gdy potrzebuje on modlitwy lub dowiaduje się, że inni modlą się o niego. Rzadko zdarza się, by ktoś odrzucił propozycję bezinteresownej modlitwy w swojej sprawie. Modlę się od ciebie. Mogą to być najbardziej wymowne słowa, jakie wierzący kiedykolwiek skieruje do niewierzącego. Dlaczego? Modlitwa to Boże narzędzie zmian. Osiąga ona zadziwiające rezultaty. Czasami zmienia okoliczności. Niekiedy odwraca decyzje. Najczęściej przemienia tych, których dotyczy. Biblia mówi, że były prześladowca chrześcijan, Szaweł z Tarsu, rozpoczął swoje życie chrześcijańskie właśnie od modlitwy. Kto wie, jaką rolę odegra ona w nawróceniu kolejnych Szawłów na całym świecie, którzy dążą obecnie do zniszczenia chrześcijaństwa. Dzień szósty. Bezgraniczna, w cudzysłowie, wina. Madagaskar, Ranavalona. Królowa Madagaskaru, Ranavalona I, nienawidziła chrześcijan, którzy znajdowali się pod jej rządami. Miała ona do nich wiele zastrzeżeń. Gardzili jej bożkami, cały czas się modlili, ciągle chodzili do kościoła, a ich kobiety były czyste. Wysyłała więc żołnierzy, by pojmali i postawili przed sądem wszystkich podejrzanych o wyznanie wiary chrześcijańskiej. Po odczytaniu oskarżeń przez sędziego, 1600 wierzących z dumą przyznało się do, w cudzysłowie, winy. Nie odpierali stawianych im zarzutów, bo oznaczałoby to wyparcie się wiary. Królowa dała im kolejną szansę na odrzucenie Chrystusa i oddanie pokłonu jej bożkom, ale każdy z nich odmówił. Chrześcijan wrzucono do ciemnych i wilgotnych lochów, a wielu z nich stracono. Królowa wpadała jednak w coraz większy gniew, ponieważ w miejsce każdego zabitego chrześcijanina pojawiało się 20 nowych. Jakiś czas potem wydała rozkaz stracenia 15 wyznawców Chrystusa. Mieli oni zostać zrzuceni z urwiska skalnego do kamienistego wąwozu o głębokości 50 metrów. Na szczyt urwiska zaniesiono bożki królowej. Związanych chrześcijan po kolei opuszczono na linach nad przepaść. Czy będziesz czcił Chrystusa, czy też bogów królowej? Żołnierze pytali każdego z nich w chwili, gdy zawisł nad urwiskiem. Za każdym razem padała odpowiedź – Chrystusa. Liny przecinano i więzień roztrzaskiwał się o skały. Niektórzy do samego końca śpiewali. Pewnej młodej dziewczynie darowano życie, gdyż uznano ją za obłąkaną. Założyła ona potem duży kościół. Pierwszy list Piotra, rozdział 3, werset 15. Bądźcie gotowi zawsze do obrony wobec każdego, kto od was żąda słowa o tej nadziei, która jest w was. W większości krajów oskarżonych uważa się za niewinnych, dopóki nie udowodni się im winy. Istnieje niezłomna zasada, że wyrok skazujący musi opierać się na solidnych dowodach popełnienia przestępstwa. Niemniej jednak w wielu krajach, w których system prawny jest wypaczony, praktykowanie wiary w Chrystusa jest uważane za przestępstwo przeciwko państwu. Chrześcijan na wstępie uznaje się za winnych i to oni mają dowieść swojej niewinności. Lecz w tym celu musieliby wyrzec się Chrystusa. Tak sprawa przedstawia się w ludzkim, ziemskim sądzie.
lecz w sądzie niebiańskim wyrok skazujący wydany na ziemi jest traktowany jak zwycięstwo. Orzeczenie winy oznacza, że nagromadzono tak dużo dowodów świadczących niezbicie o czyjeś wierze w Chrystusa, że w żaden sposób nie można takiego człowieka oczyścić z zarzutów. Warto by zastanowić się nad następującym paradoksem. Gdybyś został dzisiaj postawiony przed sądem za to, że jesteś chrześcijaninem, to czy znalazłoby się wystarczająco dużo dowodów do wydania na ciebie wyroku skazującego? Dzień siódmy. Nauczyliśmy się, że cierpienie nie jest czymś najgorszym, co może nas spotkać. Jeszcze gorsze jest nieposłuszeństwo Bogu. Wietnamski pastor więziony za wiarę. Dzień ósmy. Bezgraniczne świadectwo. Jerozolima, Tomasz. Usłyszał jakieś pogłoski. Tak naprawdę dowiedział się o wszystkim bezpośrednio od innych uczniów, którzy widzieli mistrza żywego. Tak przynajmniej twierdzili. Jeśli nie zobaczę na jego rękach śladu gwoździ i nie włożę palca w miejsce gwoździ i nie włożę ręki w jego bok, nie uwierzę, oznajmił Tomasz. Tomasz nie domagał się cudu. Nie oczekiwał jakiegoś wielkiego znaku. Chciał tylko zobaczyć blizny na ciele Jezusa, oznaki jego cierpienia. Choć Jezus pokonał śmierć i powstał z martwych w uwielbionym ciele, to jednak nadal miał blizny świadczące o cenie, jaką musiał zapłacić. Po 8 dniach Chrystus ukazał się ponownie. Jakże głupio musiał czuć się Tomasz, gdy spotkał się twarzą w twarz ze swoim mistrzem. Jakże śmieszna musiała mu się wydawać jego wzniosła deklaracja, którą nie tak dawno złożył w obecności pozostałych uczniów. Jezus jednak nie zganił go surowo, lecz patrząc mu prosto w oczy, pokazał mu swoje ręce i zachęcił go, by dotknął jego blizn i uwierzył. Zmartwychwstały Chrystus ma blizny po zadanych mu ranach, które przypominają nam o jego wciąż cierpiącym ciele, Kościele. Bo choć pokonał on śmierć, to jednak jego ciało na ziemi nadal cierpi. Jezus potrafi też utożsamić się z tymi wszystkimi, którzy z powodu swojej wiary w Niego noszą na sobie blizny. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 3, werset 10 i 11. Ty natomiast poszedłeś śladami mojej nauki, postępowania, pragnienia, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały. Jakież to prześladowania znosiłem? Blizny stanowią jaskrawe przypomnienie bolesnych lekcji. Często wyglądają brzydko i nie zawsze chwalimy się nimi przed ludźmi. Także blizny prześladowanego Kościoła nie stanowią częstego tematu rozmów w wielu zgromadzeniach chrześcijańskich. Wzbudzają w nas zbyt duży niepokój, są tajemnicą, a jednak mają nas czegoś nauczyć. Prześladowania odgrywają bowiem istotną rolę we wspaniałym planie Boga dla świata, którego celem jest to, aby wszyscy ludzie usłyszeli Ewangelię i uwierzyli w Chrystusa. Jezus nie wstydził się swoich blizn. Zachęcał nawet Tomasza, by ich dotknął, aby go czegoś nauczyć. Jego blizny są naszymi nauczycielami. Przypominają nam o cenie, jaka została zapłacona za nasze zbawienie. Kościół prześladowany również płaci cenę za swoją wiarę. Musimy czerpać z lekcji, jakiej nam udziela i w żadnym razie jej nie lekceważyć. Dzień dziewiąty. Bezgraniczne zawierzenie. Anglia, John Lambert. Wybierasz życie czy śmierć? Jaka jest twoja decyzja? Pytanie to zadał król Anglii, Henryk VIII, sprawujący władzę absolutną w swoim kraju. Oskarżonym o herezję, przestępcą, w cudzysłowie, był nauczyciel greki i łaciny John Lambert. Lambert zdecydowanie przeciwstawił się swojemu zwierzchnikowi duchownemu, gdy ten wygłosił kazanie niezgodne z Pismem Świętym. Postawiono go więc przed sądem arcybiskupa Canterbury, a potem króla Henryka VIII. Odwołując się do cytatów z Pisma Świętego i wyjaśniając znaczenie greckiego oryginału Nowego Testamentu, Lambert przedstawiał swoją sprawę zgromadzeniu biskupów, prawników, sędziów i członków Izby Lordów. Rozgorzała długa i wyczerpująca dysputa, aż w końcu znudzony tym wszystkim Henryk VIII przedstawił Lambertowi ostateczny wybór.
Wybierasz życie czy śmierć? Jaka jest twoja decyzja? Lambert nabrał głębokiego oddechu i odpowiedział z odwagą. Swoją duszę powierzam w ręce Boga, a swoje ciało zdaję na waszą łaskawość. Musisz umrzeć, odpowiedział szyderczo król. Nie mam zamiaru być patronem heretyków. Skazany za herezję Lambert został spalony na stosie. Nie ugiął się jednak nawet w czasie powolnej i bolesnej śmierci. Podniósł do góry ręce w geście uwielbienia i oznajmił: Nikt tylko Chrystus, nikt tylko Chrystus. Księga Jozuego, 24 rozdział, 15 werset. Wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. W naszych nowoczesnych czasach, oferujących nam przeróżne możliwości, pole dokonywania wyborów stało się niemal nieograniczone. Dostęp do 200 kanałów telewizyjnych uważamy za swoje podstawowe prawo, w cudzysłowie, które utożsamiamy z samym pojęciem wolności. Chcemy opcji, różnorodności, wielu wariantów, bogatego asortymentu. Nawet zwyczajne decyzje życiowe są dostarczane codziennie na próg naszych domów. Podpowiada się nam, w co mamy się ubrać, co jeść, czym jeździć lub co robić. W zalewie przeróżnych ofert przestaliśmy już niemal kierować się względami praktycznymi przy dokonywaniu wyborów. Lecz w kwestii poważnych zagadnień życiowych pozostaje wciąż tylko jedna odpowiedź. Nikt tylko Chrystus. Czy jest jakaś inna droga do nieba? Nikt tylko Chrystus. On jest drogą. Czy jest jakaś inna ważna sprawa, której powinniśmy się w pełni poświęcić? Nikt tylko Chrystus. To On jest najwyższy. Czy ktoś inny zdoła zaspokoić tęsknotę ludzkiego serca? Nikt, tylko Chrystus. Jak widać, dla prawdy nie ma żadnej alternatywy. Zastanów się, czy w obliczu poważnych wyzwań, przed którymi z pewnością stajesz, będziesz gotowy wyznać, że prawdziwego spełnienia nie daje nikt, tylko Chrystus. Dzień 10. Bezgraniczne przebaczenie. Rumunia, brat Wasil. W ramach realizacji 7-letniego planu, w cudzysłowiu, wyzwolenia narodów z wszelkich zabobonów, w komunistycznej Rumunii zamknięto kościoły i aresztowano duchownych. Brat Wasil i jego żona organizowali nielegalne spotkania chrześcijańskie w swoim małym mieszkaniu. Wiedzieli jednak, że nie będzie mogło to bez końca uchodzić uwagi władz. Co wieczór Wasil modlił się: Boże, jeśli znasz jakiegoś więźnia, który potrzebuje pomocy, poślij mnie z powrotem do więzienia. Jego żona drżącym głosem z trudem wypowiadała słowo Amen. Pewnego razu dotarła do nich wiadomość, że służba bezpieczeństwa zrobiła nalot na mieszkanie jednego z członków kościoła i skonfiskowała kopię kazań Wasiliego. Dowiedzieli się również, że pastor pomocniczy, ich przyjaciel i współpracownik, został informatorem i doniósł na niego. O 1:00 w nocy służba bezpieczeństwa wtargnęła do ich małego mieszkania i aresztowała Wasilego. Gdy zakładano mu kajdanki, powiedział: Nie opuszczę tego miejsca bez walki, jeżeli nie dacie mi kilka minut na pożegnanie się z żoną. Funkcjonariusze niechętnie się zgodzili. Wkrótce i tak postawią na swoim. Wasil i jego żona objęli się, pomodlili się razem i zaczęli śpiewać pieśni z tak wielkim przejęciem, że nawet dowodzący kapitan akcją wzruszył się. W końcu funkcjonariusze zaprowadzili Wasilego do swojej furgonetki. Jego żona biegła za nimi zapłakana. Zanim Wasil przepadł bez wieści na wiele lat, odwrócił się i wypowiedział pożegnalne słowa: Przekaż moje serdeczne pozdrowienia naszemu synowi i temu pastorowi, który na mnie doniósł. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, werset 12. Przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Bezgraniczna zdrada wymaga bezgranicznego przebaczenia. Jeżeli nasi wrogowie występują przeciwko nam z tak wielką zawziętością, to czy w odpowiedzi nie powinniśmy być równie hojni w przebaczaniu? Gdy nasz nieprzyjaciel upada na tyle nisko, by nas wydać,
Czyż nie powinniśmy wznieść się na tyle wysoko ku niebu, by znaleźć siły do wybaczenia Mu? Jezus uczył nas, że przebaczanie wyrządzonego nam zła służy naszemu własnemu dobru. Lecz wielka zdrada może zamknąć nasze serca i przepływ przebaczenia. Nie wybaczając, ograniczamy zakres własnego uwolnienia z grzechów. Zostać zdradzonym to wystarczająco przykre przeżycie, lecz popadnięcie w gorycz to porażka, na którą nie możemy sobie pozwolić. Komu powinieneś dzisiaj bezgranicznie przebaczyć?